Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek. Słuchajcie, ja już to nagrywam drugi raz, znaczy drugi raz, podejście robię drugi raz. Ogólnie rzecz biorąc, cofnęliśmy się z save'em do momentu, kiedy wyszliśmy od Abigail i nie poinformowaliśmy jeszcze wielebnego, co się ma stać, co się ma wydarzyć. Z bardzo prostej przyczyny. Ja próbowałem nagrać odcinek i iść do Wesny, ale niestety, Wesna jest pomiędzy 20 a 21. I co się okazało? Okazało się, że Wesny nie ma. Znaczy, może nie tyle, co nie ma. Okazało się, że wszystko jest zamknięte i przypuszczam, że przez to, że Wielebny kazał się wszystkim schować. Albo, jest jeszcze druga opcja, przez to, że Wesna będzie w karczmie, do której my i tak będziemy musieli się dostać. Dlatego też postanowiłem, że to no, po prostu jakby od tego momentu będę nagrywać. Tutaj tego nie widzieliście. Tutaj oczywiście pochodziliśmy sobie, znaczy chodzimy w sumie, co ja mówię. Chodzimy oczywiście sobie, żeby pozbierać tutaj jeszcze rzeczy, bo w tych dwóch budynkach mnie niestety nie było. Dodatkowo nie wiem, czy już powiedziałem, Wesna jest od 20 do 23, czeka na nas w młynie. Wino teoretycznie mamy, alkohol słabej średniej mocy. Także to powinno, mam nadzieję, że wystarczyć. A jeżeli nie, no to będzie ciekawie. Proponowałbym w sumie już wejść w tryb medytacji. Jest godzina, słuchajcie, 9:30. To ja będę... Tak, gdzieś 11 godzin pomedytujemy. Czyli jeżeli 11 godzin, to będzie godzina 20:30. Więc Wesna powinna być. No, zresztą widzę, że wszyscy tutaj siedzą, bo poprzednio, słuchajcie, ich nie było. Więc tak przypuszczam, że to było po prostu już ten moment, że odpaliłem jakiś tam... Znaczy odpaliłem, no odpaliłem, prawda, skrypt misji i po prostu wszystkie postaci, bam, wyparowały. Te, które powinny być na swoich miejscach. Tak, jak zwykle, coś mi, kurczę, wpadło do gardła. Dobra, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc też mówiliście mi o tych meteorytach i tak dalej. No, ja się zastanawiam. Ja się zastanawiam nad tym, dlatego że to prawda pisaliście, ktoś tam pisał, że ja i tak dostanę jakieś tam mocniejsze bronie z... O, już się pojawiły utopce? Tu gdzieś Bergest powinien być. No dziwne, nie ma. Ktoś mi tam pisał, że ja i tak nie trzeba tego upgrade'ować, bo lepsze bronie to ja i tak dostanę w sytuacji, w której jak jest za jakąś tam przedmioty fabularne, tak, że zrobimy jakąś misję, coś tam dostaniemy i tak dalej, i tak dalej. Także wiecie, o co chodzi, ale zobaczymy, no bo jeżeli w sumie to jest tylko służy, tylko i wyłącznie służy do tego, no to czemu by tego nie zrobić? Czemu by nie mieć już teraz jakiejś dobrej broni, a później dostać jeszcze lepszą? Wiecie, o co chodzi. Jest 22? Tak, to jest 21. No dobra, i Wesna powinna być. Jeżeli jej tam nie będzie, to słuchajcie, ja nie będę mieć wyboru i po prostu... I najprawdopodobniej po prostu będziemy kontynuować misję... A nie, jest, dobra, widzicie, czyli to jednak było tym spowodowane, że porozmawiałem z Wielebnego, już uruchomiłem te skrypty, które doprowadziły do tego, że Wesny tu nie było. Hej, baby. No wreszcie. Myślałam, że już nie przyjdziesz. Straszno tu. Ciarki chodzą mi po plecach. Przyniosłeś wino, jak cię prosiłam? Wino? A, jest wino, wino białe. Dziękuję. Już nabrałam odwagi. Pokażesz mi teraz młyn? A jakże? Obejrzysz sobie wszystko do woli. W takim razie pani przodem. Okay. Może nie powinnam tam wchodzić. Jeszcze mi się nowa sukienka pobrudzi. Nie ma strachu. Wiedźmin znajdzie sposób i na to. Okej. Patrz, że leziesz, Matole! To jest młyn? A nie, to jest przeciwległy brzeg. Co jest? W starym młynie znowu straszy. Tak. Trzeba by wiedźmina ściągnąć, albo magika jakiego. Jak są potrzebni, to nigdy ich nie ma. Poczekamy, zobaczymy. Potwór nie zając nie ucieknie. Racja, nie ma co narażać ludzi.
Szkoda tylko, że nie wiedzą, że tam już jest Wiedźmin. Łez we sna. Znikła. A ja mogę wejść do środka? Nie możemy. Ale dobra, tutaj zapewne będą utopce, więc w to się średnio będziemy bawić. No i co? W takim razie teraz nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu udać się do Wielebnego. Szkoda tylko, że jest tak paskudna pogoda, ja ledwo co widzę. Ale... mam nadzieję, że nie będzie tragedii. Także słuchajcie, ja ogólnie tak mi się wydaje przynajmniej, że dzisiaj uda nam się zakończyć ten pierwszy rozdział. Wy już pisaliście, że następne będą troszkę łatwiejsze. Nie będzie może tyle łażenie to na pewno będzie. O, jest Barkes, dobra, świetnie. Także czaszkę, słuchajcie, ja sobie od razu dam do młyna. Boże, do młyna. Jeżeli będę miał możliwość, to dam ją oczywiście do... no wiecie do czego. Do przechowalni. Tu jeszcze jeden powinien się zaraz zrespić przy kapliczce. Nie, nie ma. Wchodzę do kaplicy, ale chyba bez sensu, bo w kaplicy chyba wielebnego nie będzie. Mhm. Tam obok bodajże chyba jest dom wielebnego. Polewa. O, dzień dobry, pojawiliście się w końcu. Gdzie mnie od tyłu? Gdzie mnie od tyłu? Ja wiem, że od tyłu to nie widać, ale... ale to nie ta seria, nie ta seria. Kochane Bergesty. Bargesty. Nie wiem, dlaczego ja mówię na nie Bergesty. To A ciągle zjadam. W sumie nawet nie wiem, jak się poprawnie to wymawia, ale chyba Bargest. Barghest? Bargest. Dobra, to jest chyba dom wielebnego. Tak, drzwi do domu wielebnego. I słuchajcie, teraz żeby nie było, ja to będę przewijał, bo nie ma sensu wysłuchiwać tego jeszcze raz wszystkiego. A wiecie, o co chodzi. Szafka, co jest? O, patrzcie, tu mnie nie było w ogóle w tym domu wielebnego. Dawaj, budź się. Dobra, jedziemy. Cyk, 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 cyk. Gadaj ze mną jeszcze. Mów szybko. Jesteś kapłan. Tato, sta chyba kpi. Jeszcze. Dobra. Czaszkę Bargestu, czaszki Bargestu w sumie mamy, więc odpoczniemy sobie tutaj do dnia. Powiedzmy, że do świtu. Bo szczerze, średnio chce mi się z nimi walczyć. Tak po prostu. A ile w ogóle mamy głów Bargestów? Ale no, 4 mamy, świetnie. Zawsze w razie czego możemy je potem sprzedać, więc ja je sobie gdzieś tam zostawię. Także moi drodzy, jeżeli macie dla mnie jeszcze rady właśnie typu weź sobie, uzbieraj coś tutaj na tym etapie, to od razu mówię, że możecie mi tak na ten drugi rozdział w sumie już napisać, dlatego że ja najprawdopodobniej po tym odcinku będę nagrywać następny i może jeszcze następny i może jeszcze następny. Albo nie będę nagrywać, bo dzisiaj akurat nie mam czasu. Ale będę nagrywać... z reguły jest tak, że Wiedźmina ja nagrywam 2-3 odcinki pod rząd i później sobie robię krótką przerwę, potem wracam i tak dalej, więc jeżeli macie i jesteście święcie przekonani, że w następnym odcinku może mi się coś przydać gdzieś dalej, jak najbardziej śmiało piszcie, tylko pamiętajcie o tym, żeby nie zaspoilerować gry. Także ewentualnie napiszcie, nie wiem, będzie ci potrzebna berberka, 3 sztuki, do następnego rozdziału, potem nie zdobędziesz. Piszcie śmiało, ja to będę trzymał w swojej głowie i będę o tym na pewno pamiętać. Pachołek salamandry. No nie, ja miałem iść do karczmy, tak? Powinienem wykonać pozostałe zadania. Pozostałe zadania my tak na dobrą sprawę mamy wykonane, więc... tutaj nic nie będziemy mieli. Muszę udać się do karczmy pierw. Ja mam wrażenie, że to jest ten dom, bo tu w sumie stoją te pachołki salamandry.
Oby tak było, oby tak było. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku jakoś tak chyba nie mam zamiaru robić wam żadnego cięcia, bo w sumie tutaj aż tyle łażenia nie będzie. To będzie łażenie z miejscówki do miejscówki, ale w linii prostej, mam nadzieję. Także cięć raczej robić nie będę. Swoją drogą jestem ciekaw, czy my dostaniemy dostęp do płotki w później, w sumie w sensie do konia Geralta. Jeżeli tak, to będzie chyba lepiej, bo ta droga będzie w miarę szybka. Na przykład teraz grając troszeczkę w Wiedźmina Trójkę, tam jazda na koniu jest bardzo, bardzo, bardzo użyteczna. Swoją drogą ktoś tam też pisał, że nie wie czasem, czy nie będzie szybkiego przemieszczania się na przykład na mapie, że klikam sobie tu i mi się przenosi. No tego ja też niestety nie wiem, ale jeżeli wy wiecie, możecie już teraz mi napisać komentarz, a my wchodzimy do karczmy. Rozumiem, że będzie filmik. A oczywiście, awanturnicy są. Szani, a rozumiem, że... Aha, dobra, tego typa nie ma, więc mu tego nie dam. Hej! Nie, proszę, zostawcie mnie! Gołąbeczko, zaraz inaczej zagruchasz. Trzymaj łapy przy sobie, palancie! Patrzcie, jaka ostra. Tym lepiej, tym lepiej. Pamiętacie tę panienkę od Mikula, tę Ilzę? Okej, to już wiadomo, co się z nią stało. Tylko strasznie się darła. Haha, to kto? Też jesteś nowy? Pewnie kazali ci tu czekać, tak jak nam. Chodź, zabawimy się z tą gołąbeczką, zanim szef po nas przyśle. Ta pani jest pod moją opieką. Żaden z was jej nie tknie. A to niby czemu? Jesteśmy tu, żeby się zabawić i nikt nam tego nie zabroni. Czyżby? Zabiję cię, dobrego! Tak, zabiję cię. Nie zostajcie się czasem. O, chyba dostaliśmy level up. Słuchajcie, ja już nieraz to powiedziałem, że bardzo szybko się ich zabija z tego, ogólnie z tych styli, bardzo szybko. Znaczy po rozdaniu talentów. Geralt, przybyłeś w ostatniej chwili. Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Tym bandytom udało się mnie zaskoczyć. Nie zdążyłam uciec, tak jak reszta wieśniaków. Zabili też karczmarza. No to kurde, teraz nie skrzydzą. To prawda. Nieźle ich poszatkowałeś. Wiesz, chyba nie będę dłużej zwlekała z wyjazdem do Wyzimy. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Odprowadzę cię. Jak widzisz, okolica nie jest zbyt bezpieczna. Nie kłopocz się o mnie. Salamandry ci się wymkną, jeśli będziesz tracił czas na odprowadzanie mnie. Poczekam tu na ciebie. A kiedy będziesz kopał im tyłki, dołóż jednego kopniaka ode mnie. Nie omieszka. Jasna sprawa. Wrócę tu po ciebie, Szani. Będę czekać. Ciało kaczmarza. Właśnie, ciało kaczmarza. Nie głupie, Geralt. Dobrze myśli. Geralt bardzo dobrze myśli. On się nad tym zna. Dobra, słuchajcie, jeszcze tylko te szczątki tutaj pochołów z salamandry musimy obczaić, co tutaj padło. Do tych sztyletów, mieczy, to chyba raczej w ogóle totalnie nie ma sensu wymieniać, bo tak mi się wydaje, że one są i tak słabsze od moich. Okej, to było dziwne. Głowa odleciała tam, a ja musiałem podejść aż tutaj pod zwłoki. Dobrze, karcz, masz klucz. Klucz do kryjówki salamandry. Kurczę, a myślałem, że my dostaniemy jakieś hajsiwo, coś w tym stylu. A tu nie! No to nie. Muszę się tam udać. Musimy się udać do kryjówki salamandry. Jeszcze sobie tylko zaznaczę na mapie, gdzie to jest. Oczywiście, tak myślałem. Także droga jakoś strasznie długa nas nie czeka. Więc nie jest źle. A tak dziwnie pusto. Strasznie pusto. W ogóle teraz tak się zastanowiłem, czy czasem nie wypić jakiegoś eliksiru, zanim jeszcze tam, wiecie, wyjdziemy. Ewentualnie, czy nie udać się do źródła mocy. Ale w sumie tych znaków tak średnio je ruszam. Więc wiecie, o co chodzi. Ewentualnie moglibyśmy spróbować zapisać może grę, tak na wszelki wypadek. Wielki łowczy królewski. Dobra, słuchajcie, wiecie co, ja zapiszę grę jednak.
bo to jest trochę bez sensu, żebyśmy później ewentualnie, wiecie, w razie gdybyśmy zginęli, co prawda jeszcze nie zginęliśmy, ale wiecie, ze mną bywa różnie, żebyśmy nie musieli, kurczę, takiego kawałka lecieć. Także dzień dobry, Salamandro. O, widzę, że się automatyczny filmik włączył. Gdzie masz haracz, kolego? Jaki haracz? On się pyta, jaki haracz? Słyszałeś, Greg? Chodzi mi o dzieciaki, ćwoku. Przepuść mnie, chcę wejść do środka. Nic z tego. Jak nie masz haraczu, to się stąd zabieraj. W takim razie porozmawiamy inaczej. Kieplenie. Dobra, to są członkowie Salamandry i teraz pytanie, czy... Nie, jednak trochę im robię z stylu. Chociaż to jest styl grupowy, więc... Dobra, tego tu sobie ogarnijmy na jakiś czas, tak sobie śpi. A, tu kurczę, to trochę krótko działa, szczerze powiedziawszy. Dobra, panie, połóż się pan. A skubańca, patrzcie, wstaje. Tamten nie żyje, nie żyje. Dobra. Podnośmy szczątki. Trochę nam w ogóle, nie będę ukrywać, ale trochę nam żytka zabrali. W ogóle jakie my mamy eliksiry? Teraz niech mi ktoś powie. Zamieć to nie. Żywotności. Wypijmy sobie jaskółkę. Swoją drogą, wiecie co, dzięki, że pisaliście odnośnie tego slotu na potki. Jak najbardziej mi się to przyda, bo w sumie nawet o tym nie wiedziałem. O Jezus, panowie, easy going. Może tak spłoniecie? Dobra, wiecie co, bo ja tak jakoś dziwnie jakbym się zaklinował w drzwiach. Dobra, został jeden, ale to już go ciężkim stylem potraktujemy. Żegnam pana. Świetnie. W tym domu w ogóle chyba nas nie było, więc to jest pierwszy beczka. Beczce czy co? Aha, oczywiście, tak myślałem. Standardowo widzę, że musimy klikać na głowę, jeżeli chcemy podnieść szczątki. A nasza postać podchodzi oczywiście do... wiecie czego. Trochę dziwne to jest, no ale cóż, to jest Wiedźmin. Tego nie ogarniemy. Dobra, w pojemnikach widzę, że mamy jakiś alkohol, klapka w podłodze i rozumiem, że tam jest wejście do królówki Salamandry. Te pakunki przypominają towar Harena, które uratowałem przed utopcami. Sukinsyn handluje z Salamandrą. No i co w związku z tym? No właśnie, wchodzimy do jaskini. I teraz... Tam jest Alvin! Będę musiał poszukać innego wyjścia. Nie ma żadnej drabiny, po której mógłbym wejść z powrotem na górę. W ogóle... Mamy dosyć mało miejsca w ekwipunku. Ja mam pewne obawy, że nie zbiorę wszystkiego, co tutaj będzie. Ale dzień dobry panom. Ja sobie przełączę od razu na styl szybki, bo zapewne będzie walka. To się odlej. Długo ci zeszło, wioskowy hyclu. Twoi ludzie jakoś nie chcieli umierać. Macie coś, co należy do mnie. Nie, nie mamy. A ty pracujesz dla gwałcicieli i morderców, podobnie jak twój poprzednik. Berengar? Ten głupiec gdzieś uciekł. W czasie naszej krótkiej znajomości był bardziej rozmowny od ciebie. Zresztą nic dziwnego. Azar Javed potrafi być przekonujący. Właśnie, kto to jest? Kim jest Azar Javed? Szefem szefów i potężnym magiem. Nie tobie się z nim mierzyć. Przekonamy się. Odwagi ci nie brakuje, Wiedźminku. Przekonamy się, jak zaśpiewasz, gdy Azar weźmie się za ciebie. Powiedziałeś, że pracuje dla morderców? Jeden z tych zawszonych wsiurów, Odo, przyszedł tu kiedyś, żeby się dowiedzieć o sposób na zabicie wojownika. Powiedzieliśmy mu, że taka żałosna, zapita kupa gówna jak on może tylko śnić o walce z prawdziwym żołnierzem. Dobra, pogadaliśmy sobie. Czas na zabawę. Poczekaj! Nie wiemy, gdzie są rzeczy, których szukasz!
Zabrali je prosto do bazy w Wyzimie! Nie mamy ich! Tym gorzej dla was. Graj, muzyko. Na niego kupo! Co on powiedział? A niego co? Hej. Wiem, że powinienem teoretycznie, że zabijmy pierw tego ćwoka. Słuchajcie, ja zaraz umrę. Okej. Okay. Uratowało mnie to, że miałem moc. Alvin, co tu robisz? Wielebny powiedział, żebym poszedł do tego opuszczonego domu i że ktoś będzie tam na mnie czekał. A to skór. Dobrze, że nic nie jest. Biel. Podsłuchałem, jak mówił, że zabiorą nas do Wyzimy. Do Wyzimy? A więc tam muszę udać się tropem Salamandry. A teraz, dzieci, chodźcie ze mną. Musimy znaleźć jakieś wyjście z tej jaskini. Tamta ściana wygląda na dosyć słabą. Może dałoby się ją rozwalić. Spróbujmy. Spoko, machnę znakiem i otworzymy. Ale wiecie co, no tutaj to już ewidentnie widać, że tutaj wszyscy ze sobą współpracują. W sensie Wiocha z Salamandrą, my walczymy przeciw Salamandrze, więc o, coś dostaliśmy. Fragment skradziony z Kermora Wiedzińskiej tajemnicy zawiera receptory mikstur. Aha, czyli dostaliśmy na puszczyk. O właśnie, to jest kolejny talent chyba, który... Nie, przepraszam, to nie jest talent. Tylko, wow, patrzcie ile rzeczy. Cieszy mnie to. To chodziło o... Je, kochany, jak to się nazywało? Boże, żebym teraz was nie skłamał. Kurde, nie pamiętam. Aha, są dwie księgi puszczyka, spoko. Kurcze, no o co mi chodzi? Jąca czaszka, okej. Okay. Słuchajcie, mam pustkę w głowie. Autentycznie. Coś wam miałem powiedzieć i wyleciało mi to totalnie z głowy. Dobrze, jest Alvin. My weźmiemy znak, jak on się nazywał znak, żeby teraz was nie skłamać i żeby być okej. Okay. Znak nazywa się E-Art. Więc boom, headshot. Dzień dobry. A, to ja już wiem, po co była tamta jaskinia. To była ta jaskinia. I właśnie dzięki tej jaskini wychodzimy tutaj. A widzicie, takie połączenie. Ale dobrze, jest Abigail. Cześć. Te dzieci to za mną idą w ogóle? Coś tam idzie. Ale widzę, że nie musimy czekać. Co ty tu robisz, Wiedźminie? A ty, Wiedźmo? Czary czy nie? A co? Strasznie śmierdzą i dymią te twoje czary. Bo to potężne zaklęcia i składniki. Muszą wystarczyć na całą wioskę. Jak to? Wyjrzyj z jaskini. Widzisz ten tłum z pochodniami? Przyszli po mnie. Spalić wiedźmę, krzyczą, to ona bestię przyzwała. No to się bronić muszę. Bestie przyzwały ludzkie niegodziwości. To mnie wcale nie dziwi. Mikul, poczciwy strażnik przy bramie. Czy wiesz, że zgwałcił tę dziewczynę, Ilse? Popełniła samobójstwo. A ty sprzedałaś jej truciznę. A ten pijaczek, Odo, zabił swojego brata dla pieniędzy. Wielebny wygnał swoją córkę, która nabawiła się brzucha. Jest teraz dziwką w Wyzimie. Haren za garść złota sprzedał wiewiórki straży miejskiej. Wiedziałaś o tym wszystkim, ale nic nie zrobiłaś. Niby czemu miałam coś robić? To moi klienci. Wszyscy zaopatrują się u mnie w trucizny, eliksiry miłosne i insze wywary. To ich sprawa, jakich używali. Teraz już rozumiem, dlaczego nęka was bestia. I rozumiem też, że muszę wskazać, kto zawinił. Zostań tu ze swoim kotłem. Pójdę porozmawiać z ludźmi na zewnątrz. Geralt, nie pozwól im mnie skrzywdzić. Gdybyś mnie bliżej poznał, zrozumiałbyś, że nie jestem taka zła, jak twierdzą wioskowi. Tak uważasz? Sam się przekonaj. Jesteśmy tu sami i mamy mnóstwo czasu. Jesteś bardzo piękna, Abigail. Chętnie poznam cię bliżej. No, karta taka, bym powiedział,
Całkiem, całkiem. Gorzej tylko z twarzą jej na tej, taka trochę zbyt mroczna jak dla mnie. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, ja powiem tylko tyle. Ja na pewno wezmę się po stronie Abigail, dlatego że tak. I wiem, co będzie potem. Więc będziemy musieli się do tego przygotować. Dobra, rozumiem, że cała wiocha będzie czekała teraz przed jaskinią, tak? Tak czy nie? Oczywiście. Palić czy czać czarcią, kochanice! Niech suka zdycha w męczarniach! Wiemy, że wiedźma jest w jaskini. Przyprowadź ją. Wieczny ogień ogarnie jej grzeszne ciało i pozbędziemy się bestii. Powoli. Sąd musi być sprawiedliwy. Ta suka zniszczyła mi życie! Chciała pieniędzy! Groziła klątwami! Brata mi zaczarowała! Mojego brata! Chciała mi go ukraść z jego złotem! Brat jej nie chciał, więc go zamordowała! Czary na mnie diabelskie odprawiła! Kontrolę nad rękami przejęła i zabiła, podle, zdradziecko! Widziałem twoją miniaturkę w jej chacie. Do dzisiaj śni mi się ten dzień! Brat pracował w polu! To takie straszne! Zamordowała! Więc trzeba ją zabić! W sumie fakt, no nie dałby go zabić, chyba że we śnie. Twój brat był wojownikiem, a ty jesteś pijakiem. Nie dałbyś rady go zabić, chyba że we śnie. Po co my go słuchamy, wiedzielebny? To mutant, odmieniec, wiedźmin! Przedstaw swoje zarzuty, Harenie. On pomoże nam obronić się przed czarami wiedźmy. To przez nią zostałem hawekarem. Obiecała, że mi się odda, jeśli pomogę wiewiórkom. Nienawidzę nie ludzi, a musiałem z nimi handlować. Nieźle się na tym wzbogaciłeś. Złoto to nie wszystko. W życiu trzeba mieć zasady. No właśnie, tylko że teraz handluję z... Teraz handlujesz z bandytami, którzy porywają dzieci. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Wiedźminie, podjąłeś decyzję? Jaka jest twoja wersja, wielebny? Wiedźma wykorzystała Oda i Harena do swoich planów. Ponadto otruła Ilzę. To nie jest prawda, bo pamiętacie, co Salamandra powiedziała. Dalej. Abigail nie należy do naszej społeczności. Mogła się stąd wynieść dawno temu, ale wolała zostać i mścić się za swoją inność i zły los, który ją spotkał. Manipulowała prostymi ludźmi, posługując się czarcią magią. W końcu przyzwała bestię. Taka jest prawda. Kurna, no i co ja mam teraz wybrać? Z jednej strony oni trochę... Z jednej strony jedna strona jest winna, z drugiej strony druga strona jest winna. I to jest taki tutaj, tak na dobrą sprawę, przynajmniej według mnie to jest 50 na 50. Więc ja totalnie nie wiem, co wybrać. Z tego, co wiemy, jeżeli wybierzemy Abigail, to będziemy musieli się z nią bić. Jeżeli wybierzemy, że oni są winni, to będziemy musieli się bić ze wszystkimi wieśniakami, ale Abigail będzie nas leczyć. W sumie od początku mi się nie podobało to całe towarzystwo tutaj, ta wiocha, więc wybieram w takim razie, że Abigail jest niewinna. Zamknij się, skurwysynu. To ty przewodzisz tej bandzie łajdaków. Musisz wiedzieć, że sprzedajecie dzieci salamandrom. Wiedziałeś o gwałcie i morderstwie. Żygać mi się chce, jak na was patrzę. Jesteście siebie warci. Jesteście winni. Pożałujesz tego. Idę po Abigail, a wy wracajcie do domów. Od samego zarania dziejów kobieta wszelkiego zła jest siedliskiem, narzędziem chaosu. Kobietą rządzi jeno cielesna lubieżność. Dlatego tak chętnie demonom służy, by mogła chuć swą nienasyconą zaspokoić i swe naturze przeciwne żądze. Zabiją nas. Nie bój się. Oto ona, wiedźma, pluga was, palić ją! Nikt tu nikogo nie będzie palił.
Nie bójcie się, ludzie! Zastraszyć nas chcą! Nie dajmy się! W kupie nas nie ruszą! Doprawdy? Odejdź, zostaw wiedźmę, albo i ciebie będziemy musieli. Spróbuj, kmiocie, uprzyjemnisz mi dzień. Zjeżdżaj, śmieciu. Może nie będę cię gonił. Macie dwie możliwości. Pierwsza, poczekacie, aż odejdę i spróbujecie zamordować Abigail. Wtedy wrócę tu, żeby was zabić. Wyrżnę wszystkich, każdego zawszonego wsiura. Druga, spróbujecie żyć godnie, odnajdziecie sumienie i zaczniecie od nowa, jak ludzie. Wybór należy do was. Dziękuję, Geralt. Chodźmy stąd. Czas zająć się bestią. W zasadzie oni jeszcze nic nie mówią. Ja czytałem, że będzie trzeba walczyć ze wszystkimi wieśniakami. O dziwo, nie trzeba. Dziwnie. Szczerze powiedziawszy. Chyba, że nie wiem. Chyba, że może dobrze... Dobrze rozwiązałem tą całą zagadkę, która tutaj była istotna i... Nie, jednak nie hejtowali. No, bardzo możliwe. Dobra, słuchajcie, jest bestia. Jeszcze zanim zaczniemy z nią walczyć, musimy zrobić jeden myk. Ja muszę przeczytać w tym, w bestariuszu o niej. Aha, nie mamy na ten temat. Przecież miałem gdzieś informację na ten temat. To gdzie mi to wpieprzyło? Cholera, niedobrze. Dobra, wypijmy jaskółkę. O, morty już mi leje. Może tak wyciągniesz broń? Zostawcie Abigail w spokoju! A! Co się dzieje? Come on, palę się! Kurna, mogłem wcześniej... Abigail właśnie zdechła? No, oczywiście, że tak. Nie, dobra, powtórzymy to. Źle to totalnie rozegrałem, niestety. W ogóle chyba zabił mnie ten ogień, przy którym stałem. Tak, zabiło mnie właśnie to. Staliśmy tak na dobrą sprawę za blisko ognia, więc to będzie moja pierwsza śmierć w Wiedźminie. Zobaczymy, w którym miejscu skończymy. Wczytaj. Obrzeże Wiedźmia autozapis i to jest chyba 247, mamy 50... O kurde. No cóż. No ale musiałem, no musiałem, bo to by było totalnie bez sensu. Niech wie... O Boże. Widziałem twoją... Teraz wiedźmi. Ja wieź. Mów do. Od samego zaraz. Dobra. Przebijam to, bo to już widzieliście, także nie ma w ogóle najmniejszego sensu się w to bawić, tak? Abigail nie leczy, więc naszym zadaniem jest obrona jej. Ale dlaczego... Ej, halo, spokojnie. Już ją zabili tak szybko? Żartujecie sobie chyba. Ej, to jest coś nie... Nie, to jest po prostu impossible. Ej, nie, sorry, to jest dla mnie cholernie dziwne, bo... To jest... Wręcz bym powiedział... Aha, dobra, zajebiście, ja nie widzę. Umrę, znowu. No, o kurde. Będzie ciężko z tą bestią. Ale tu jest też minus ten, ale tu jest największy minus to, że nie miałem od razu przełączonego szybkiego stylu i ciężko mi było, ale teraz zastopuję grę, wypiję jeszcze eliksir i będziemy stać przy Abigail, żeby ją bronić i żeby rzucić AOE. Także... Twój brat... Teraz rozchodujesz... Masz rację, wielebny. Rzecz... Ja pierdzielę, co ja zrobiłem. Nie to. O, tak to jest właśnie, jak się przyspiesza, cholera, no.
I tak się będziemy tutaj bić, ale widzę, że pomaga. Aha, czyli to jest taki plus. Dobra, słuchajcie, nie, ja wczytam tą grę, bo chciałem skurczyć nie to. Tak to jest, jak się właśnie szybko klika. Czasem, wiecie, przeklikacie coś i kurczę, jest potem problem. Ale dobra, jest git. Co szczęście, że jesteśmy w takim miejscu, że... Teraz powoli... Po co przed... Nie... Teraz... Jak... Mów do... Abigail manipulował... Wy jesteście winni. Dobra. Cyk, teraz tak, od razu gra zatrzymana. I robimy to w ten sposób. Pijemy eliksir. I od razu pomagamy Abigail. Ona leczy, widzę, i siebie, i mnie. No, dobra, ale leży. W takim razie została tylko bestia. Abigail, możesz mnie podleczyć? Byłbym wdzięczny. No właśnie, ja widzę, że podleczyła, także zajebiście. Znak! Dobra. Kurczę, co? Czemu ja jestem unieszkodliwiony w taki dziwny sposób zawsze? Kurde, dziękuję, ostateczny cios. I coś czuję, że chyba właśnie umarliśmy. Ja pierdzielę, przecież to jest impossible. Nie, to jest coś nie halo. Nie wiem, nie, jakoś dziwnie mi się... Jak zawsze nie miałem, słuchajcie, tak na dobrą sprawę problemu z jakąś większą grupą, tak tutaj jest straszny problem. Dodatkowo Bergest, znaczy ten bestia, przygważdża mnie, no tak powiem, przygważdża mnie, że ja się nie mogę ruszać, co powoduje to, że atakują mnie wszyscy dookoła. Nie, Abigail też... Suka zniszczyła mi też mocno nie leczy. Nie, teraz ja mów... Także to jest... Zrobimy to w ten sposób. Ja tutaj zapiszę grę. Tak będzie najlepiej. I teraz tak, wypijamy jaskółkę. Zostawcie Abigail... No bij go! Geralt! Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Ej, nie, słuchajcie, sorry, ale pierwszy raz mam tak naprawdę taką rzecz, że Geralt mi nie chce bić targetów, której bije. To jest bardzo dziwne. Patrzcie, miałem nie narzekać na grę, no ale kurczę, jak mi się robią takie rzeczy, to jak tutaj cholera nie narzekać, tak? No dobra, mamy styl grupowy. O, właśnie, tak. Dobra. No i patrzcie, widzicie, co się dzieje? Dostaje stuna. Abigail, możesz mnie podleczyć? Ja byłbym naprawdę bardzo wdzięczny, gdybyś tak zrobiła. Nie? Kurde, przygwożdżony jestem. Wiecie co, jeszcze tak, zobaczymy, jakie mamy eliksir. Znacznie zwiększa regenerację energii, poprawia refleks, bo za... Regeneracja energii, dobra, jeszcze wbijemy to. Warunkiem, że nie umrę. No kurczę, patrzcie! Znowu jestem przygwożdżony, no... Come on, Geralt, wstań!
Zostawcie Abigail w spokoju. Kurna, umarła, no zajebiście, no. Wiecie, że to już jest znowu koniec. Chyba mam zwiększoną regenerację energii w ogóle, ale... No, Abigail nie... No, jestem przygwożdżony, świetnie. Ja walę. Oj, słuchajcie, może być naprawdę ciężko. Tak mi się wydaje, że... w przypadku, jeżeli wybralibyśmy wieśniaków, sprawa poszłaby troszeczkę łatwiej, bo mielibyśmy bestię tylko do ubicia. Dodatkowo zostałoby nam jeszcze... tamci by odciągnęli te bergesty początkowe, a z tymi bym się bił po prostu z bestią i wydaje mi się, że byłaby to walka łatwiejsza. Natomiast w przypadku tego, że jesteśmy z Abigail, to ta walka jest znacząco trudniejsza. I to widać bardzo. To bardzo widać. Abigail zapewne umrze od razu. Oczywiście. Zrobiłem byka. Come on, nie wiem jak to, słuchajcie, nie wiem jak to ugryźć nawet. Naprawdę nie wiem. Najgorsze jest to, że ja teraz nie mogę w ogóle eliksiru wypić, bo oni są odni automatycznie pojawiają się w moich okolicach, prawda? Więc, aha, teraz tego też nie mogę wybrać, świetnie. No, bij tego bergesta! Zostawcie ją w spokoju, powiedziałem. Nakazuję wam. Wręcz. Dobra, jest bestia. Dziękuję. Przygwożdżony. Możesz mi pomóc? Abigail. Dlaczego ona nic nie bije? Kolejną sprawą jest też to, że ja nie wiem za bardzo, co działa na tą bestię najlepiej. Kurczę, nie mam nigdzie wpisu w bestariuszu. Ej, zmień... Nie zabijecie mnie. No kurde, co jest? Come on, przecież użyłem... Ej, ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem. Sorry, ja po prostu nie wiem, ja wymiękam w chwili obecnej. Naprawdę, to jest tak cholernie dziwne. Ja nie wiem, czy to są te bugi, o których wy mi pisaliście, ale naprawdę, no jeżeli ja kurczę klikam, żeby atakował mi target, który znajduje się koło niej, a on se stoi, się gapi, no to jest coś nie halo, no. Kurczę, no, miałem się nie denerwować przy Wiedźminie i już byłem taki napalony, że przejdę go fajnie, a tu mi takie rzeczy się dzieją. Nie. Niestety... Cóż, no klikaj tego, bij to od razu. Zmieniaj na styl szybki i bij. Tego tu bij, koło niej. Stylem grupowym, bardzo dobrze. Tam masz ty zawodnika, podejdź do niego, dobrze, Geralt. Na początek musimy wybić wszystkie te... No i jak, kurde, ona umiera? Ja tego nie rozumiem. Ja po prostu tego nie rozumiem, naprawdę. Nie jestem w stanie tego nawet pojąć, no kurde. Przed chwilą przecież się podleczyła. Podleczyła mi ile? 1/3 życia, 1/4 życia? No i siebie też podleczyła chyba w tym samym momencie, nie? O co chodzi? Oj, ciężko to widzę. Może to jest też kwestia tego po prostu, że ja tutaj wczytuję grę. Też tak może być, bo zobaczcie, on w ogóle do nich nie podchodzi na początku, a oni już prawie połowę życia zbijają, tak? No, i znowu odchodzą bergesty i lecą na Abigail. Nie, słuchajcie, będziemy to wczytywać w to, poprzez autozapis w momencie, kiedy jeszcze one nie stoją przy mnie, bo to jest bez sensu, widzę. Naprawdę bez sensu. Także będziemy musieli te filmiki jeszcze sobie ogarnąć, ale ja pierdzielę po prostu. Strasznie ciężka walka. Nie wiem, czy ja coś źle robię, ale słuchajcie, no nie oszukujmy się tak na dobrą... A, wiecie co, mogłem jeszcze sobie osełkę walnąć. Więc, kurczę, no... Bo tak to ja sobie osełki nie machnę, prawda? Dobra, wypij jaskółkę. I bijemy od razu. Od razu styl szybki i bij. Tu jest za tobą. Brak mi tylko, widzę co, jednej takiej istotnej rzeczy, mianowicie życia Abigail. To boli tutaj bardzo niestety, no ale... Dobra, spróbujemy teraz stylem mocnym.
Aj. Nie no, tylko żeby oni zostawili Abigail w spokoju. Zabiłem! Zabiłem! Jej! Aha! Jeszcze oni zostali. Okej, to było bardzo dziwne. Pomogłeś tej dziwce i to był twój błąd! Jesteś teraz wycieńczony, pochwalcy. Czyli jednak są mieszkańcy. Skończymy twoje cierpienia! Ja dobrze myślałem. Pieprzony mutancie! No zaraz ty umrzesz, szmato. Odo, nawidły go! Z czym do ludzi w ogóle wychodzisz? Aha, czyli ja się z tą całą elitą biję, tak? Dziękuję. No, uderzaj! Będziemy uderzać o Oe, nie ma innej opcji. Tylko, że musimy skupić się na Abigail, a jak widzę, moja postać się nieźle zablokowała. No bij grzesz, kurde! Tu jest każda sekunda, no i dziękuję, Abigail właśnie padła, nie? No ja pierdzielę, no przecież to jest jakaś paranoja, no proszę was. Dobra, niech on mnie zabije. Kiedy mamy wczytywanie gry? 20:59. Kurde. Ja pierdzielę, nie, naprawdę. To chyba są, to muszą być te bugi, o których wy mówiliście, że problemy z walką. No mówi się trudno, nie dam rady ocalić Abigail, no bo... No bo nie, no chcę ją ocalić, więc... Wczytajmy to, ale nie, tutaj... Ten styl walki jest bardzo, powiem wam, dziwny. Naprawdę bardzo dziwny, bo ja rozumiem. Jeszcze gdyby postać się czasu do czasu zablokowała, tak? Ale naprawdę, jeżeli ja klikam i on mi raz doskakuje, raz nie doskakuje, no to kurczę. Paranoja. Nie. Teraz ja wiem. Mów. Zamknij. Idę. Także niestety, no kurczę, no ja jestem. Strasznie jestem zły. Na tego wieśka. Czy możecie łaskawie zostawić. No i patrzcie, i. No i zabili mi kurna Abigail, gdzie ja klikam, każę mu bić tamtego, on tego nie bije. O, no jestem po prostu rozczarowany tym. Strasznie. Ja nie wiem, napiszcie mi, czy to jest moja wina, że ja coś źle robię, czy nie wiem, czy to właśnie są te bugi, bo ja nie wiem już sam teraz, ale ja chcę ją uratować i ja to zrobię. Chociażby miało to trwać 2 godziny. Ale dziwne i tak to jest cholerny. Ja mam tylko nadzieję, że w późniejszych etapach, gdzie, nie wiem, będzie stanowczo mocniejsza ta walka z tymi innymi przeciwnikami, to będzie działało, bo jeżeli nadal będą takie problemy, to kurczę, to będzie straszne. No, teraz dla odmiany, jak widzicie, podchodzi mi ładnie do praktycznie każdego targetu, z którego coś tam robię. Więc nie jest źle. Super. Dobra, pojawił się Bargesty. Teraz ten grupowy. Ale Abigail tu stoi cały czas, więc jest bardzo dobrze. Proszę cię, lecz porządnie. Cholera, muszę się... Stop. Wypij jaskółkę szybko, proszę cię. Napij się jaskółki, żyj. Chcę chociażby tą... Jest! Dobra, pokonaliśmy bestię. Ale teraz są wieśniaki, nie? No i co? Żartujecie chyba! Nie, jeżeli ona nie będzie Pomogłeś tej. Ja pierdzielę! Co za patologia!
Nie, to już jest koniec. Ja nie będę jej ratować. Ja już nie mam sensu wczytywania miliard tysięcy razy gry, bo to jest zupełnie bez sensu i to jest strata czasu. Spoko, gdybym jeszcze mógł ją obronić przed tamtymi wieśniakami, to bym to zrobił, ale skoro tak gra stawia mi sprawę, to ja już nie mam zamiaru się w to bawić. Naprawdę. Dziękuję. Wszystko pokonane i bestia i wiel... O! Magicznym sposobem ożyła! Boże, jak się cieszę, dobra. Zaraz się jeszcze się kurna okaże, że ona i tak by ożyła, to by były jaja. A pewnie tak będzie. Dzięki, Geralt. Nie wiem, co by było, gdyby nie ty. Cieszę się, że we mnie uwierzyłeś. Kim byłbym, gdybym nie uwierzył? Dzięki. Jesteś kochany. Żegnaj. Nie, słuchajcie, ja jestem po prostu strasznie zdziwiony tym faktem. Strasznie cholernie zdziwiony, że... Ja nie wiem, może to był bug gry w ogóle, że ona na filmiku się przewróciła, a z drugiej strony to dobrze, bo przynajmniej jej nie atakowali i przeżyła dzięki temu. Mam nadzieję, że to tak... tak tutaj wyglądało po prostu, tak? Nie, dziwi mnie to bardzo, naprawdę. Dobra, przekąszę chleba, bo i tak potrzebuję tutaj na czaszki barkestów. Także teraz widzę, mogę sobie do bólu je pozbierać. Sporo renków nam wpadło. Kamienny młot. Brak miejsca w ekwipunku. A gdzie wchodzi ten kamienny młot? Tutaj ile to mogę? 5-15. Co? To co, przepraszam, to wchodzi na pierwsze miejsce? Brak miejsca w ekwipunku. Dobra, to było w cholerę dziwne. Dobra, słuchajcie, spójrzmy w ogóle, co my tutaj teraz mamy. Mamy ogon salamandry. Dokarczam poszanie, jak tak się mówiliśmy, więc miejskie tajemnice udaje się do... Dobra. Ale dostaliśmy oczywiście jeszcze notatkę. Dusza upiornego psa zwój. Tą księgę już przeczytałeś, tą nosełkę, księga puszczyka. Gdzie jest, przepraszam, to co ona nam dała, ten wpis o Berengerze? A jest. Przedostał się do wyzimy. No dobra, słuchajcie, no będzie długi odcinek, najwyżej ja może tutaj gdzieś zrobię potnę po prostu event, albo nie, już nie będę tego wszystkiego ciął, także będzie taki dłuższy odcineczek, ale chcę skończyć już po prostu ten pierwszy rozdział, mieć to z głowy, ale ja jestem naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo jestem zdziwiony, że takie akcje się dzieją i tak jak mówię, ja mam tylko wielką nadzieję, że to jest wina bugów gry. Jeżeli to jest moja wina, to nie wróżę tej serii nic dobrego, tak na dobrą sprawę. Ale dobra, no pokonajmy tego kula, bo widzę, że mi to będzie dupę przeszkadzał. Żegnam. Będą szczątki? Są szczątki, dobra, to jeszcze podniesiemy szczątki. Ogólnie nie wiem, czy widzicie, ale mam tutaj cholernie dużo elementów do sprzedania. No i jeszcze jest tylko kwestia tego, żeby Shani odprowadzić do miasta, chociaż... Mam wielką nadzieję, że to już z automatu pójdzie. Że będzie może jakiś filmik, jakiś, nie wiem, rysunek, coś, jak oni podróżują. Nie mam zielonego pojęcia, co będzie. Ale kurczę, cały czas nie mogę... Cały czas mam w głowie obraz tego, tej Abigail i tych wieśniaków, co tam się działo. No po prostu jakaś masakra. Ale dobra. Geralt, jesteś cały i zdrowy? Tam kura w tle. Tak się martwiłam. Nic mi nie jest. Wszystko opowiem ci po drodze. Chodźmy do Wyzimy. Obmierzła mi już ta wioska. Też mam jej dosyć. Chodźmy. Mam nadzieję, że nie będę musiał tu wracać. To niesamowite, ilu skurwysynów się tu zebrało. Wiesz, Geralt, czasy nie są lekkie. Wojna i zaraza. Wiem. Mimo to jestem pod wrażeniem. Wiesz, skąd wzięła się bestia? Nie. To oni ją stworzyli. Nieświadomie. Podejrzewam, że nawet potężny czarodziej miałby z tym poważne problemy. A tutaj wystarczyły nienawiść, podłość, chciwość i pycha poparte czynami. Brzmi jak bajka. W każdej bajce jest ziarno prawdy. Chodźmy, Wyzima czeka.
końcu. O, słuchajcie, naprawdę, masakra, naprawdę masakra. Nie spodziewałem się, że przez te, teraz jest 7 odcinek bodajże, że przez te poprzednie 6 odcinków, właściwie 6,5 odcinka, tu się nagle taka akcja pokaże, ale to też może w sumie wina tego, przecież ja chyba mam jeszcze sporo talentów do rozdania, tak mi się przynajmniej wydaje. Możemy w sumie już zrobić eliksir pod srebrny talent i jakieś tam inne pierdółki. Dobra, teraz tak, o ile dobrze pamiętam, Mikul jest tutaj, więc mamy tą albo tą drogę. W sumie musimy chyba iść tędy, bo będzie szybciej. A gdzie jest serio? Nie, czemu ona tu stoi? Halo? Wiecie, co zrobimy? Ona się w drzwiach zablokowała. Nie wiem, poszła dalej. No dobra. Pójdę za nią w takim razie. Skoro to ona mnie prowadzi. Wiecie. Ale kurczę, no. Strasz. Chodźmy z tego przeklętego miejsca. No idziemy. Ale to ja naprawdę nie przeboleję tego. Naprawdę nie przeboleję. Ale nieważne, pamiętać tylko o tym, żeby mi napisać, czy to jest kwestia bugów gry, czy ja coś po prostu źle robię, ale... Że walczyłem, kurczę, poprawnie, nakazywałem iść tu i tu, a tu bam, nie ma tak dobrze, Wojciechu. Ja nie wiem, ona biegnie strasznie, strasznie wolno, ja biegnę po prostu, bo patrzcie, aha. Rozumiem, że wszystkich wieśniaków pozżerało. Swoją drogą jestem bardzo ciekaw, czy jeszcze spotkamy się z Abigail. Chociaż tak na dobrą sprawę, wydaje mi się, że te wybory, to prawda, one na pewno mają duży wpływ, no bo każdy wybór wiąże ze sobą jakieś konsekwencje, ale ciekawe, czy później w przyszłości też w dalszych misjach to, wiecie, będzie miało jakiś bardzo duży wpływ w niektórych sytuacjach. Jestem tego ciekaw. No ale wydaje mi się, że chyba raczej tak. Skoro na przykład w Wiedźminie Trójce można pobrać swoje wybory z dwójki, no to wiecie. Słuchajcie, sorry, ale naprawdę, nagrywamy już godzinę. Ja w sumie godzinę 20, bo jeszcze ten jeden nieudany odcinek. Więc już po prostu odpływam za dużo jak na jedno posiedzenie. Ja myślę, wiecie co, że te odcinki jednak będą tak do 40 minut, bo później tak na dobrą sprawę, może nie tyle co mi się odechciewa, bo i tak bym nagrał następny, ale muszę sobie zrobić, wiecie, jakąś taką dłuższą przerwę po prostu i... wiecie, o co chodzi. A wam też chyba się nie chce za bardzo czekać tej całej godziny. Chyba nie oglądacie aż tak dokładnie, ewentualnie przewijacie. To jest brama prowadząca do Wyzimy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tu wrócić. Ja też. Bestia zabita, salamandry zabite. Wieśniacy zabici. Bardzo śmieszne. Mam Glade. Mikul nas przepuści. Chodźmy. Chodźmy. Czyli słuchajcie, wychodzi na to, że jedyny najporządniejszy mieszkaniec tej wioski. Porozmawiaj ze strażnikiem i wynośmy się stąd. To Mikul. Mam nadzieję. No. Mam Glade. Przepuść mnie. Muszę wejść do Wyzimy. Ja chciałem powiedzieć, że mnie jest przykro. Przepraszam, Wiedźminie. Przeproś Ilzę. Ale za co mam przeprosić Ilzę? Aha. Panie sierżancie, Wiedźmin przylazł. Ten, o którym mówiłem. Tak, pamiętam, Mikul. To właśnie jego mamy zgarnąć? Tak, panie sierżancie, to Wiedźmin. Plugawy łodmieniec. Bluźnierca i fałszerz. Dobrze zgaduję? Okej. Okay. On się pytał, kto do miasta wchodzi. Ma ten, Glade zakonniczy. A ja wrzody na życi. Brać go. Skurwysyny. No nie mówcie mi, że ja będę musiał z nimi wszystkimi walczyć na raz. O, a nie, dobra, poddał się gra. Loszek. Jest, w końcu rozdział drugi.
Dobrze, moi drodzy, my w tym momencie sobie zakończymy, także ja wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka bardzo długiego. Następne już będą tak mniej więcej po 40-45 minut, mniej więcej. 35-45 minut. Także... ja chyba teraz pójdę w ogóle spać. Na dzisiaj wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie oczywiście mój kanał. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.